cześć, witam Was w kolejnym filmie, z tej strony Mateusz. Dzisiaj mamy 5 listopada. No i już od dłuższego czasu nic na kanale nie było, można powiedzieć, że od 2 miesięcy. Czym to było spowodowane? Było to spowodowane pewnie brakiem chęci, brakiem motywacji do dalszego nagrywania. Zdaję sobie sprawę, że wpływa to znacząco na te wyświetlenia, czy po prostu ogólnie oglądalność kolejnych filmów. No ale ja, że tak powiem, też nie chcę iść na ilość, a chcę iść na jakość. Po prostu robię to też częściowo dla siebie, żebym za parę lat miał jakąś z tego pamiątkę chociażby. I nie zależy mi tutaj na jakiejś wielkiej oglądalności, ale lubię czasem sobie pogadać. Dzisiaj akurat mam ochotę sobie pogadać o Orce, w szczególności, że żadnego z filmów Orki jeszcze nie było. To znaczy był w zeszłym roku, ale to tylko chwilę orałem. Dzisiaj może coś więcej powiem, odnośnie wyorywania, jak to u mnie wygląda i tak dalej, wyorywania poprzeczy. Orka na głębokość około 26-25 cm. Z tego względu, że... Dobra, teraz jest ok. Nie wiem, czy będziecie widzieli, bo ja w sumie nie wiem, jak ona jest ustawiona teraz. Tak mniej więcej sobie odtąd, powiedzmy. O, 26 cm około, bo w sumie orałem przedtem, poprzednią działkę na około 30 cm. Ale delikatnie wypłyciłem. Z tego względu, że tu jest trochę słabsza ziemia. No i po prostu nie chciałem wyorywać martwicy, bo dosyć dużo tej jałowej ziemi się wyorywało. Tu widzicie, jeszcze jest trochę tej ziemi. Trochę jest miejscami, tam było trochę więcej. W sumie to orałem tą działkę przed Wszystkimi Świętymi, bodajże 31 października zacząłem. Wczoraj popadało w nocy, 19 litrów spadło. Jeden dzień odczekałem i już jest, można powiedzieć, że idealnie na orkę. Może delikatnie za wilgotno, ale już nie ma co czekać. Mamy 5 listopada, trzeba zaorać pod tą kukurydzę. Jak widzicie, w tym roku orzę z pakomatem. Kiedyś na Facebooku wrzucałem film sprzed bodajże 3 lat, jak oraliśmy na zimę bez pakomatu. Ale w sumie powiem Wam, że chcę spróbować z pakomatem w tym roku. Może ja zaraz więcej poopowiadam w kabinie, bo robota powinna iść też, nie? Nie ma co za dużo gadać. Także ubieram kamerę na głowę. Także o czym ja to mówiłem? Mówiłem o tym, że w tym roku orzemy z pakomatem i w sumie na zimę orzemy pierwszy raz z pakomatem. Wcześniej nigdy tego nie praktykowaliśmy. A dlaczego z pakomatem? A z tego względu, że po prostu ostatnimi lata, ostatnie, nie wiem, 3-4 lata, 4 wiosny, jest tendencja do suchej wiosny. I zawsze się mówiło, żeby orać pod buraki czy pod rośliny jare, które są wcześniej siane, z wałem. Dlaczego z wałem? Dlatego, żeby po prostu nie tworzyć, no żeby zagęścić glebę, żeby nie było nadmiernego uciekania wilgoci z gleby, no i żeby później wiosną nie było ostrej skiby, że tak powiem. I na przykład przy siewie buraków, jeśli zawłukujemy te pole, no to wiadomo, tu będzie suche, grzbiety będą suche, wewnątrz będzie, między grzbietami będzie mokre, no i wschody buraków po prostu będą nierówne, czy tam roślin jarych. Tak przynajmniej mnie uczono. Ale niestety w kukurydzy jest też ten problem, że właśnie wiosny są bardzo suche. No w zeszłym roku, w tym roku marzec był dosyć mokry, a znowu kwiecień był bardzo suchy. Orzecowałem z tego względu, że chcę zagęścić tą glebę na zimę, żeby już teraz, jeśli przyjdzie sucha jesień czy sucha zima, nie będzie śniegu, żeby z tej gleby nie uciekała ta wilgoć, żeby ta gleba była delikatnie już zagęszczona, żeby oddychała, ale żeby była zagęszczona lekko, bo wiadomo, po takim wale też przestrzenie pomiędzy pierścieniami oddychają, czyli jest wymiana powietrza, wymiana gazowa gleby. Jeśli robiłbym kultimerem, bo w tym roku też 5 hektarów będę robił kultimerem na zimę, tak planuję zrobić na około 30 cm kultimerem trochę głębiej, bo kultimer teoretycznie nie wyrzuci mi tej martwicy tak na zewnątrz jak pług. Może trochę wyrzuci, może trochę nie wyrzuci. Chociaż tamta działka akurat jest trochę lepsza, także tam raczej nie powinno być tego problemu. Warstwa orna jest dosyć, no głębsza jest warstwa orna. Kultimerem robię też z wałem. Nie odczepiam tego wału, dlatego ja wychodzę z założenia, że jeśli kultimerem robię z wałem, no to pługiem też raczej z wałem się powinno robić. A zostawianie takiej pulchnej gleby ma sens, jeśli jest bardzo mokro. To naprawdę super sprawa jest, bo na przykład oranie w ogóle bardzo mokrej gleby
i zwałowanie jej później nie jest korzystne. Ale tutaj gleba się miejscami nawet sucha wyoruje. Spadło 19 litrów przedwczoraj. Tu była facelia zasiana ogólnie. Widzieliście na Facebooku, ci co mnie śledzą, zapraszam do śledzenia mnie na Facebooku. No i tak jak mówiłem, kultimerem chcę zrobić te 5 hektarów dla porównania, żebym miał po prostu mniej więcej, wiadomo, nikt tego nie będzie ważył, bo nie mamy wagi, ale to już mniej więcej też widać, jak sypie kukurydzę na danej działce. Jeśli to będzie różnica, powiedzmy, nie wiem, 200-300 kg, to pewnie tego nie zauważę, ale jeśli będzie większa różnica, no to na pewno będzie to zauważalne na zbiorniki czy na przyczepy. Chociaż teoretycznie będzie to przeważone, bo jeśli na przykład na muszę z danej działki konkretny zestaw przyczep, no to po prostu będę to na skupie miał przeważone, tak? Czyli według wagi na skupie sobie to sprawdzę. Ogólnie co do planowania kukurydzy, właśnie też się pewnie niektórzy będą pytali, 5700 hektara średnio, 5 ton 700, także no nie ma z czego się cieszyć, ale nie ma też co płakać, bo niektórzy zbierali po tonie, także trzeba się, no są takie lata po prostu i tyle, no trzeba się z tym pogodzić. Tegoroczna jesień jest bardzo fajna, jeśli chodzi o ziminy, rzepaki są bardzo fajnie rozwinięte, pszenica jest też fajnie rozwinięta. Kiedyś tam wspominałem na filmie mój sposób na równe poprzeczniaki. Znaczy tak sobie po prostu powiedziałem, że mój sposób, bo to nie jest mój sposób. Ja to po prostu gdzieś tam podejrzałem na angielskim filmie u jakiegoś angielskiego rolnika, który też nagrywa vlogi. Kiedyś tam to podejrzałem i też tak to stosuję u siebie. To znaczy pierwsza metoda jest taka, żeby robić duże poprzeczniaki, czyli dojeżdżać do ścieżki. Jeśli mamy ścieżkę 27 metrów, tak jak w naszym przypadku, no to dojeżdżać do 13 metrów i podnosić pług, żeby ta ścieżka nie była zaorywana, bo wtedy my, jeśli my ją założymy w poprzek, to później nigdy nie będzie równa ta ścieżka. Zaraz wam to pokażę, o co chodzi, jak dojadę do końca. No dobra, i mniej więcej podnosimy tutaj pług. Jak widzicie, zaznaczyłem sobie śladami ciągnika, mniej więcej gdzie idzie ścieżka. I tak sobie przejechałem ciągnikiem i do, powiedzmy, do tych śladów sobie dooruję, delikatnie te ślady zaoruję nawet, bo trochę za daleko zrobiłem te ślady. No i zostawiam duży poprzecz, tak? Bez problemu nawracam. W zeszłym roku robiłem, znaczy powiem tak, jeśli sieję zaraz za pługiem, to z reguły robię mniejsze poprzecze pługiem, z tego względu, że jak podniosę pług przy takiej ilości, przy takim odstępie, to tak naprawdę siać mogę tylko, powiedzmy, do tego momentu, tak? No to jak będę mógł siać tylko do tego momentu, no to ten poprzecz wychodzi mega duży i po prostu, no wychodzi po prostu ścieżka i jeszcze trzy siewniki na przykład, nie? No nie jest to może jakiś duży kłopot, ale to już trochę za duży jest wtedy poprzecz przy sianiu. Dlatego jeśli na przykład sieję, to robię trochę mniejsze te poprzecze, a jeśli, powiedzmy, orze bez siania od razu zaraz za pługiem, to robię te poprzeczniaki większe, takie, żebym spokojnie nawrócił i żebym nie zaorał ścieżki. To jest ścieżki na uwrociu. I wtedy generalnie nie ma problemu z nierównościami na polu. Dobra, teraz wam pokażę coś z wyorywania poprzeczniaka. Tu akurat poprzeczniak musi być naorany. Naorany na granicę, czyli będziemy teraz naorywać. Muszę sobie unieść pakomat do góry. No i to jest duży plus pakomatu, że on jest po prostu mega mobilny. Podnoszę sobie go tylko do góry i po prostu mogę spokojnie orać. Nie muszę go nawet wsuwać do środka, bo tu żadnego drzewa nie ma. Trochę dalej, żeby sąsiadowi nie przyorać za bardzo. Dobra, to lecimy. Czekajcie, w ogóle nagrywa czy nie nagrywa? Mam nadzieję, że nagrywa. Nagrywa. Dobra, długi film będzie, ale trudno. No i tak to wygląda. Ogólnie powinienem wsunąć pakomat, bo pług się lekko przechylił, ale nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Poprzeczkę trzeba unieść na suwaku, pierwszą skibę. Bo właśnie pakomat ma to do siebie, że on trzymie po części ten pług i później jak go uniesiemy do góry, to pług się lekko przechyla. Drogi nie zaorać. No i teraz jeśli chcemy mieć, tak jak mówiłem, równe poprzecza. A dobra, to sobie nawrócę. Jeśli chcemy mieć równe poprzecza,
to jeśli na przykład dojeżdżamy do tego momentu na uwrociu, że do tego momentu już orzemy, że zaczynają się nierówności, czyli brustki w poprzek, to trzeba zredukować prędkość. To jest pierwsza zasada, którą właśnie podejrzałem u takiego gościa na filmie. Czyli po prostu jechać bardzo wolno. Teraz zaczynamy jechać bardzo wolno, czyli około 4 km na godzinę. Ja akurat chyba B1 jeździłem, o ile się nie mylę. Tak, B1 to była. To jest 4 km na godzinę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że po prostu kiedy teraz na przykład koło wpaduje w bruzdę co chwilę, to ładnie kopiuje nam teren. No i raz idzie głębiej, raz płycej, tak? I wyoruje nam cały czas, powiedzmy, tą samą ilość gleby. A jeśli jechalibyśmy 8,5 km na godzinę, to ta gleba nie zdążyłaby, te kółko nie zdążyłoby wskoczyć w tą dziurę, zagłębić się. No i szłoby po prostu po wierzchu, że tak powiem. Nie obracam pługa, wjeżdżam tym kołem w bruzdę i zaoruję to z powrotem. Ale tu już z normalną prędkością, czyli powiedzmy tam te 8 km na godzinę około. Co nam powoduje dokładniejsze jeszcze wyrównanie pola, bo to co teraz robię, to też dodatkowo wyrównuje nam pole w pewnym stopniu. I powoduje nam to, że zakrywamy z powrotem te resztki, które teraz wyoraliśmy. I pole jest dzięki temu równiejsze. No jak widzicie, jest praktycznie równiutko jak na stole. Wystarczy przyjechać wiosną włóką czy tam katrosem. Ja raczej będę włókował w przyszłym roku powrót do włóki, bo powiem wam, że włóka to jest prymitywne, ale naprawdę niezastąpione narzędzie w gospodarstwie. Niektórzy się śmieją z tego, ale włókowanie to jest po prostu podstawa wiosną. Tutaj kilka osób się o to pytało, bo kiedyś tam wspomniałem na filmie, że tak właśnie orzemy, żeby było równo. Nie jest to żadna filozofia, nie jestem jakimś tutaj profesorem. Chciałem się tym podzielić po prostu, że komuś to się przyda. Ja akurat właśnie to te podwójne zaoranie ostatniego przejazdu i powiedzmy i wolna orka na uwrociu, jeśli mamy bruzdy, powoduje to właśnie, że pole jest bardziej zrównane i to właśnie podejrzewam na tym angielskim filmie. Możliwe, że jeszcze coś z orki nagram, jak będę orał kolejną działkę. Nie mówię, że nie, jeśli będzie dużo zainteresowanie, to jak najbardziej mogę jeszcze coś nagrać dla was. Także dobra, to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.